Wielka, brzęcząca kula do gałęzi się przytula. Łapmy ją do kosza i nieśmy do ula. Ta kula to... pszczółki. Tak jest, rój pszczół. Doskonale, brawo. A jak myślisz, który miód służy na przeziębienie najlepiej ludziom? Jakim? Z czego zrobiony? Lipowy, doskonale. No i oczywiście już wam daję nagrody. Jesteśmy na etapie odsklepiania plastra. Musimy plaster, żeby plaster wywirować, to tam, gdzie pszczoły zaszyły go, to jest cechą dojrzałego miodu, jest to, że pszczoły go zaszywają takim wieczkiem woskowym i w ten sposób ten miód jest hermetycznie zamknięty i mogą go kilka lat przechowywać. A jak w zimie na przykład, bo one to sobie składają na zimę, jak sobie w zimie taki wieczko zdejmą, to miód jest higroskopijny, łapie wilgoć z powietrza i w ten sposób pszczoły nie wylatując wyłapują wilgoć z powietrza i mogą się tym miodem odżywiać, bo ten miód tutaj, to on ma gdzieś około 18% wody. A pszczoły najchętniej spożywają taki miód rzadszy, który ma powiedzmy 50% wody. O, to jest pięknie zakonserwowana pierzga. A pierzga to jest pyłek kwiatowy, który pszczoły przyniosły do plastra, ubiły go główkami i ona przefermentowała w fermentacji mlekowej tak jak kiszona kapusta, jak kiszone ogórki. Surowiec jest taki sam do pierzgi i do pyłku, bo to jest pyłek praktycznie. No i teraz proszę, może teraz pani sobie... Swój miód, tak? Teraz robi pani swój miód. Najpierw ostrożnie troszeczkę, no tak, tak, powirować, żeby usłyszeć, jak tutaj będzie deszcz padał. Bo ten miód tu będzie o ścianki, no niech pani przekręci. Szybciej? Szybciej, żeby posłuchać, jak deszcz pada. No, o, już słyszymy. Słychać? Tak. Jak, normalnie jakby deszcz padał, bo ten miód tutaj na ścian, wytrąca się na ściankach. Siłą odśrodkową wyrzuca go na ścianki. Jeszcze trochę. Że kręci się miód. Tak, że się miód kręci. Chociaż nigdy nie wiadomo, jak się będzie cukrzył miód, wie pani, ale wiedząc, że jest w nim dużo akacji, to wiadomo, że będzie wolno to przebiegać. O. I mamy słoik miodu gotowy. W naszym przypadku w pasiece pozyskaliśmy dosyć dużo miodu rzepakowego, takiego miodu wielokwiatowego z mniszka. No potem miód akacjowy dopisał wyjątkowo, to nawet pszczelarze tacy, którzy mają tak sporadycznie pszczoły, to uważali, że dużo było miodu. Nadeszły czasy, gdzie pszczoły są w naprawdę trudnych warunkach życiowych, bo środowisko rolnicze jest permanentnie zatruwane. No my mamy to szczęście, że mamy dosyć duże nasadzenia akacjowe, jeszcze stare poniemieckie nasadzenia akacjowe. No i co się dzieje? Że no w Polsce jakiś się zrobiła moda, czy jakiś tam prikaz, czy co, że tą akację się totalnie niszczy. No mnie, jak jeździłem teraz ostatnio do Torzymia z Sulęcina, no to w zeszłym roku mi się aż płakać chciało. Tam, gdzie stoi pasieka, dosłownie pod nosem, wycięto tam 3-4 hektary lasu akacjowego, wycięto w pień, zupełnie zapominając, że to jest pożytek dla pszczół.
U nas traktuje się to jako jakiś obcy gatunek, jakąś roślinę ekspansywną. Niech sobie jako ekspansywną ten barszcz Sosnowskiego, który kiedyś sprowadzili, uważają, a nie akację, która nikomu tak naprawdę nie szkodzi. Ona daje bardzo duży efekt dla pszczelarzy. Pszczoły znajdują na tej akacji odtrutkę, wręcz od tych kul. Jestem mieszkańcem Zielonej Góry. Pasiekę wprowadzimy, czy stacjonuje pasieka po drugiej stronie Odry, w miejscowości Pomorsko. Wędrujemy z pasieką po południowej stronie Odry, północnej stronie Odry w większości. Pozyskujemy głównie miody regionalne tutaj, miód rzepakowy jako pierwszy, akacja, lipa, no i wędrówki na wrzos, do doborów dolnośląskich, do miejscowości Przemków. Miód akacowy zawiera bardzo mało pyłków, jest bardzo mało uczylający. Rzepakowy jako pierwszy taki pozyskiwany miód, przemysłowo można by tak określić, polecany głównie w schorzeniach serca. No i wrzos, bory dolnośląskie, najbliższe takie, ewentualnie okolice zagania poligonów, byłych poligonów albo obecnych poligonów wojskowych. Miód jesienny, późny, no jeden z bardziej szlachetnych miodów. Kilka słów o pszczołach może. Ta populacja ciągle ginie, ciągle maleje. Powód nie jest znany tak naprawdę, ale są to... Na pewno są to neonikotynoidy, czyli środki ochrony roślin, które są już teraz zabronione, a wcześniej były stosowane powszechnie, ogólnie. No cóż, na naszym tutaj rejonie najbardziej popularnym jest miód akacjowy, czyli robinia akacjowa. Są zarządzenia, żeby zwalczać, ponieważ jest to roślina obcego pochodzenia. Ale u nas tak naprawdę w tym rejonie jest główną rośliną, jeżeli chodzi o rozwój pszczół. Wiadomo, na początku rzepaki, mniszki, rzepaki i tak dalej, do samego rozwoju. No i później takim jedynym pożytkiem jest właśnie robinia, która jest w tej chwili usilnie zwalczana przez leśników. To jest miód akacjowy, który zdobył złoty medal. Był w Brukseli. Nagroda specjalna to wyjazd do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Tak wygląda miód akacjowy. Ale cóż to w porównaniu do tego, co robią pszczoły. To jest tylko produkt mały, uboczny, ten miód. Bez pszczół nie ma życia. Pszczoły zapylają rośliny. Mogę dodać, że chlebek ten to jest miodowiec na zakwasie. Tak jak wspomniałem, 12 sztuk powstaje tego chlebka tygodniowo. Jest to oprócz miodu i zakwasu, są tam mieszanka trzech mąk: pszenna, żytnia typu 2000 i orkiszowa. Do tego są trzęby żytnie, trzęby pszenne, no i nasiona. Dodajemy również tutaj dużo słonecznika, siemienia lnianego. I oprócz tego jeszcze jest świeżo mielony ostrobes flamisty, który jest bardzo zdrowy na układ pokarmowy. Także samo zdrowie, ten chlebek.